Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym panelu konferencji Priorytety w ochronie zdrowia. Będziemy teraz mówili o rewolucji. A rewolucja, jak wiadomo, zabija. Chyba że jest się rewolucjonistą, to wtedy się popiera takie trendy. Natomiast mówiąc poważnie, temat debaty jest bardzo poważny. Rewolucja w leczeniu nowotworów, które najczęściej zabijają Polki. Będziemy mówili o dwóch rodzajach nowotworu, które mają największy wpływ na to, że obywatelki Polski niestety chorują i umierają, a mianowicie o raku piersi i raku płuca. Chciałbym na początek powitać panelistów i ucieszyć się, że jesteśmy w tak zaszczytnym gronie. Zdalnie z ulicy Miodowej jest z nami pan minister Maciej Miłkowski. Witamy serdecznie, panie ministrze. Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że wszystkie panie, wszystkie, a z Sejmu to jeszcze lepiej, o jeszcze bliżej miejsca, gdzie się podejmuje decyzje, więc cieszymy się, że pan tam jest. Muszę powiedzieć, że wszystkie panie biorące udział w panelu powiedziały, że w słuchawkach jest bardzo do twarzy panu ministrowi. Więc proszę ich nie zdejmować, dzięki temu będzie wszystko słychać. A na sali tutaj, w sali w Zamku Królewskim są z nami pani Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. Pani Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Dzień dobry. Pani dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dzień dobry. I pani dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, również z Narodowego Instytutu Onkologii, z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Nie pomyliłem niczego. Witam serdecznie, bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, i pan profesor Dariusz Kowalski jest najważniejszy, a wymieniłem go na samym końcu. Bardzo przepraszam, panie profesorze. Dzień dobry. Ale jakoś mi się nie kojarzy, no dobra, już nic nie będę mówił, bo już za dużo dowcipów, a temat poważny. Szanowni Państwo, w krajach Unii Europejskiej umieralność na raka piersi spada, a mimo to w Polsce niestety rośnie. Każdego roku w naszym kraju wykrywamy co najmniej 18-19 tysięcy zachorowań, około 7 tysięcy pacjentek umiera. Polki również coraz częściej chorują na raka płuc. I statystyki już od paru lat pokazują, że ten właśnie nowotwór odpowiada za największą liczbę zgonów wśród Polek. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, skąd biorą się te niekorzystne statystyki i gdzie można upatrywać sposobu na poprawę sytuacji, w jaki sposób w tej ewentualnej poprawie sytuacji może odegrać postęp notowany w medycynie, nowe odkrycia i nowe terapie, które są skuteczne. I na początek, jeśli mogę, to zaprosiłbym do głosu panią dr Agnieszkę Jagiełło-Gruszfeld z pytaniem o raka piersi. Pani doktor, dlaczego w Polsce obserwujemy wzrostowy trend umieralności na tę chorobę? Bo przecież dostęp do leczenia z roku na rok ulega poprawie dzięki między innymi decyzjom, które podejmuje pan minister Maciej Miłkowski, a jednak statystyki są nie najlepsze. No właśnie, my się nad tym zastanawiamy już od kilku lat, odkąd ten bardzo niekorzystny trend został zaobserwowany. Niewątpliwie, jeśli chodzi o wzrost zachorowań, to jest tendencja ogólnoświatowa do tego, że coraz więcej kobiet choruje na raka piersi. Jest to na całym świecie obserwowana sytuacja. To jest związane z rozwojem cywilizacji. Rak piersi jest chorobą cywilizacyjną i wszyscy już to dawno wiedzą. Natomiast dlaczego u nas w Polsce więcej kobiet niż w innych krajach europejskich umiera z tego powodu? Prawdopodobnie, bo oczywiście nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, prawdopodobnie jedną z przyczyn jest późne wykrywanie. Niewątpliwie kobiety u nas zgłaszają się z bardziej zaawansowaną chorobą nowotworową, jeżeli chodzi o raka piersi, i stąd gorsze wyniki leczenia. Ale u nas w Narodowym Instytucie Onkologii przeanalizowaliśmy dane epidemiologiczne, które dotyczą właśnie tych pacjentek, które częściej umierają z powodu raka piersi, i zaobserwowaliśmy taki trend, że właściwie dotyczy to kobiet po 60, a już na pewno po 65 roku życia. Czyli innymi słowy, wyniki leczenia kobiet przed 60 mamy bardzo zbliżone do wyników europejskich, powiedziałabym, że identyczne. Natomiast problem z tą nadumieralnością dotyczy kobiet w starszym wieku. Skąd to się bierze?
Tutaj odpowiedzi może być również wiele. Pierwsza to oczywiście taka, że faktycznie te kobiety później się zgłaszają z bardziej zaawansowaną chorobą niż te młode i w związku z tym te wyniki leczenia uzyskujemy gorsze niż na świecie. Ale również prawdopodobnie taką przyczyną jest tak zwana wielochorobowość. Nie wiem, na pewno Państwo słyszeli, że epidemiolodzy, którzy próbowali wytłumaczyć nadumieralność z powodu COVID w Polsce jeszcze kilka tygodni temu, powoływali się właśnie na to, że u nas społeczeństwo jest generalnie bardziej chore. I ludzie, którzy zachorowywali na COVID-a, no łatwiej umierali, częściej umierali, ponieważ mieli więcej chorób towarzyszących. Być może taka sama sytuacja dotyczy właśnie raka piersi u kobiet w podeszłym wieku. One są po prostu gorzej zaopiekowane, jeżeli chodzi o te choroby internistyczne. Mają wiele różnych schorzeń współistniejących, co utrudnia prowadzenie leczenia tych pacjentek na światowym poziomie z racji właśnie różnych komplikacji, które mogą się pojawić w trakcie leczenia. I być może jest to dodatkowa przyczyna właśnie tego bardzo niepokojącego faktu nadumieralności tych kobiet po 60 roku życia. A czy dwa słowa na temat tego, czy potrafimy już skutecznie leczyć? Czy nasz system już się nauczył leczenia pacjentek z tym nowotworem? No myślę, że tak. Nasza wiedza, jeżeli chodzi o ośrodki onkologiczne, jest na poziomie światowym i my tutaj jakoś zanadto nie odstajemy od standardów, które obowiązują w krajach europejskich. Natomiast no niewątpliwie kulejemy, jeżeli chodzi o te wczesne wykrywanie i właśnie taką ogólną opiekę, ogólnointernistyczną opiekę, czy też może nawet geriatryczną opiekę nad tymi pacjentami, które właśnie chorują na choroby nowotworowe i mają szereg innych schorzeń. I te pacjentki z tymi schorzeniami jakby walą do onkologa, mówiąc krótko. Ponieważ ta opieka w ich środowisku, jeżeli chodzi o lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o innych specjalistów, jest dla tych pacjentek trudno dostępna. I właściwie onkolog musi, chciał nie chciał, rozwiązywać szereg różnych problemów nie sensu stricte onkologicznych. A nas onkologów jest mało, my po prostu nie wiemy w co ręce włożyć często i my no, nie jesteśmy w stanie pewnych tych problemów bez jakichś skutków dla nas, dla naszej pracy zawodowej i dla naszej wydolności zawodowej rozwiązać. Czyli sytuacja jest relatywnie trudniejsza niż w innych społeczeństwach z uwagi na tę wielochorobowość i na problemy towarzyszące pacjentkom. Teraz chciałbym spytać panią doktor Katarzynę Pogodę o to, w jaki sposób możemy znaleźć nutkę optymizmu w tych statystykach. Czy tą nutką optymizmu może być to, że my rozwijamy jednak te nowoczesne technologie, wprowadzamy je do Polski i że dzięki temu jednak przed pacjentkami mogą się rysować lepsze perspektywy, wbrew tym statystykom z ostatnich lat, że niestety jest większa zapadalność. Te rokowania możemy poprawiać dzięki temu. Zdecydowanie tak, więc ja będę mówić o tej rewolucji, bo naprawdę w onkologii cały czas zachodzi ta rewolucja. I to jest niesamowita dziedzina, gdzie my tak naprawdę co kongres mamy jakiś postęp, nasze metody leczenia bardzo się zmieniają i co dla nas na pewno jest ogromnym wyzwaniem, to żeby ta rewolucja na etapie zaleceń międzynarodowych też podążały te nasze możliwości polskie. W raku piersi dzieje się bardzo dużo i tutaj na pewno w ostatnich latach obserwujemy nowe terapie. Są to tak zwane koniugaty, które naprawdę bardzo zmieniają rokowanie chorych. W przypadku choroby rozsianej zawsze myśleliśmy, że to jest tak naprawdę krótkie leczenie i nasze pacjentki nie mogą żyć długich lat. Natomiast właśnie dołączenie tych nowych terapii, koniugatów, czyli tej terapii celowanej, połączonej na przykład z cząstką chemioterapii, pozwala na utrzymywanie przez długi czas bardzo dobrych odpowiedzi. Pacjentki mogą dalej pracować, normalnie funkcjonować i rzeczywiście ta choroba stała się chorobą przewlekłą. I to się dzieje w przypadku poszczególnych podgrup. Rak piersi nie jest jedną chorobą, tak jak różne nowotwory zawsze dzielimy na różne grupy. I w przypadku tej choroby HER2 dodatniej, ale też to, co dla mnie jest osobiście bardzo interesujące, w potrójnie ujemnym raku piersi, tej grupie chorych najbardziej potrzebujących, jest to najbardziej agresywny podtyp raka piersi, też pojawiają się nowe terapie. Więc ja patrzę na to wszystko z dużym optymizmem, tylko naprawdę chciałabym, żeby w najbliższym czasie
nie takiej wieloletniej perspektywie, ale może trochę krótszej, te terapie były dostępne dla naszych chorych. Pani doktor Gruszfeld już mówiła też w poprzednim panelu, my te leki znamy, znamy z badań klinicznych, więc to nie są dla nas zupełnie nowe terapie, tylko po prostu mamy też doświadczenie w leczeniu takich pacjentek, więc chcielibyśmy później, jeżeli one są już w zaleceniach międzynarodowych, móc z nich korzystać. Znaczy te nowe doniesienia, o których pani doktor mówi, są rzeczywiście przełomowe. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta choroba ma szansę na znacznie lepsze rokowania już wkrótce? Czy to są takie po parę procent zmiany? Ja myślę, że czasami to jest naprawdę ogromna zmiana. Tak jak dawniej myśleliśmy, choroba przerzutowa, pacjentki mogą żyć 2-3 lata. Teraz w różnych podtypach mamy przeżycia ponad 5-letnie. To jest już razy 2, a tak naprawdę cały czas ten postęp następuje, więc może za 2-3 lata będziemy mówić o kolejnych wydłużeniach życia, więc to naprawdę to jest realna poprawa rokowania. Zwłaszcza, że z roku na rok jest sporo nowych rejestracji, nowych leków. I w ubiegłym roku i 2 lata temu FDA, EMA rejestrowały wiele nowych terapii, dokładnie w tym typie nowotworu również, prawda? Dokładnie tak, więc tutaj na przykład nowe terapie, trastuzumab deruxtecan, immunoterapia, która w końcu się pojawiła w raku piersi, na przykład pembrolizumab, satituzumab govitecan, trudne nazwy, bardzo nowoczesne leki, ale też wyniki spektakularne. No tak, są nowe leki, są spektakularne rezultaty, a teraz bym poprosił o taki punkt widzenia organizacji pacjentów, pani Anna Kupiecka, pani prezes. Jak państwo z punktu widzenia właśnie pacjentów odbieracie ten postęp, który niewątpliwie dokonał się w ostatnich kilku latach, jeżeli chodzi o decyzje refundacyjne, bo no jeszcze niedawno te decyzje zajmowały 5 lat, 7, 8, teraz już są skrócone, mediana jest może 3 lata, może nawet krócej. Jak to odbierają pacjentki? Należy pamiętać o tym, że pacjentki z rakiem piersi w Polsce to jest taka specyficzna grupa pacjentów w ogóle. To są pacjentki, które są zorganizowane, znają się poprzez social media czy też edukację organizacji pacjenckich. One się spotykają, wymieniają informacjami. Muszę przyznać, że na spotkaniach organizowanych dla pacjentek, robiliśmy też takie właśnie dla pacjentek z dodatnim rakiem piersi, to wiedza, poziom wiedzy u pacjentek jest tak wysoki, że zadają lekarzowi prowadzącemu precyzyjne pytania dotyczące danego przypadku tej pacjentki. To jest dla mnie z jednej strony zaskakujące, bo sama chorowałam 10 lat temu, nie miałam takiej wiedzy. Widać zatem jest tutaj gigantyczny postęp w tej komunikacji między pacjentkami i w tym przepływie wiedzy i to nas ogromnie cieszy, dlatego że pacjent wyedukowany to jest pacjent, który się lepiej leczy. To jest pacjent, który jest lepszym partnerem dla lekarza w całym przebiegu i może wspólnie z lekarzem podejmować słuszne decyzje. A postęp w medycynie zachwyca. Ostatnie lata w Polsce rzeczywiście spowodowały zwiększony dostęp. Wiele refundacji, które w pewnym momencie niemalże doprowadziliśmy już do tego stanu, że mogliśmy mówić, że jesteśmy niemalże na tym samym etapie, gdzie jest Europa, ale postęp pędzi. Pojawiają się nowe leki i my nie możemy sobie pozwolić na to, aby zostawać z tyłu. Procesy refundacyjne z różnych przyczyn, to mamy tego świadomość, muszą i trwają bardzo długo. Jest to zdecydowanie za długo. Być może rozwiązanie w postaci Funduszu Medycznego będzie w stanie usprawnić, zwłaszcza tak innowacyjne wprowadzanie leków tak innowacyjnych do Polski, ale też no, z całą pewnością musimy zwrócić uwagę na to, aby od rejestracji do refundacji w Polsce nie mijało kilkadziesiąt miesięcy, aby te pacjentki dostawały jak najszybciej, bo im wcześniej podane leczenie, tym większe szanse na wyleczenie. A dlatego też uwagę należy zwracać na te leki celowane, na diagnostykę i wczesne wykrywanie, ale też podawanie tego leczenia właśnie w pierwszych liniach, w jak najwcześniejszym etapie, bo z całą pewnością państwo się tutaj ze mną zgodzą, że im wcześniej zaopiekujemy pacjentkę, tym więcej lat życia i tym więcej zaoszczędzamy kosztów pośrednich, które potężnie obciążają system. Jeszcze tak kończąc ten temat
raka piersi, to może jeszcze panią doktor poproszę o takie dwa słowa wskazania dotyczącego standardów leczenia. Czy, no bo co innego są rejestracje leków, a co innego są standardy leczenia klinicznego. Czy te standardy nadążają za tymi zmianami technologicznymi, czy w praktyce państwo możecie się kierować? I jeszcze raz takie pytanie, korzystając z tego, że pan minister ma na słuchach, gdyby tak wskazać priorytety na ten rok, jeżeli chodzi o raka piersi, to jakie decyzje byłyby takie ważne, żeby poprawiać te statystyki? No ja myślę, że jeżeli chodzi o standardy, to wręcz, wie pan, te standardy, które są opracowywane przez Towarzystwa Międzynarodowe, można powiedzieć, o pół kroku wyprzedzają wręcz wskazania rejestracyjne, bo tak to w tej chwili wygląda. Niektóre badania kliniczne no, są tak przełomowe, że ich wyniki natychmiast przekładają się na opracowywanie standardów postępowania. Podobnie jest ze standardami w Polsce. My się w dużej mierze wzorujemy na standardach europejskich, jeżeli chodzi o postępowanie w stosunku do nie tylko raka piersi, ale w ogóle chorób nowotworowych. Natomiast jeśli chodzi o te priorytety, to oczywiście no, wprowadzenie nowych leków jest jak najbardziej tutaj ważnym priorytetem i ono jest jakimś tam elementem tej rewolucji. Natomiast również takie zaopiekowanie pacjentką w ramach właśnie tych breast unitów też powinno stanowić tutaj jakiś priorytet, ponieważ no, te wyniki leczenia możemy znacznie poprawić, nie tylko stosując jakieś bardzo nowoczesne leki jako substancje, ale również stosując nowoczesne metody leczenia, które jesteśmy w stanie wypracować właśnie w jednostkach specjalistycznych, które się tym rakiem piersi zajmują. Bardzo dziękuję. To może teraz, zanim oddam głos panu ministrowi, to jeszcze dwa słowa poproszę pana profesora o zarysowanie analogicznie do tego, o czym mówiliśmy w kontekście raka piersi, do zarysowania sytuacji w leczeniu i w statystykach raka płuca. Tam niestety mamy taką wysoką dynamikę wzrostu zapadalności i śmiertelności. Jak pan profesor myśli, z czego to wynika? Jakie są największe potrzeby, jeżeli chodzi o ten obszar? Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pan redaktor mi zadał takie pytanie, że naprawdę mogę wypełnić odpowiedzią całą pozostałą część panelu, a to chyba pan minister powinien tutaj większą część również dać nam szansę na przyszłość i nadzieję, możliwości terapeutyczne. Wielokropek i pan minister się wtedy włączy. Dobrze, rozumiem, że dla mnie jeszcze coś na koniec pozostanie. Dobrze, zadał pan kilka pytań w jednym pytaniu. Zacznijmy od statystyki. Niedawno ukazała się taka fajna praca epidemiologiczna dotycząca Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo w Polsce dane epidemiologiczne mamy dostępne raczej po 2-3 latach, a te dane mówią, to są dane z roku 2021. Mówimy o kobietach, tak więc i państwu kobietom chcę powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych na raka płuca w ubiegłym roku zachorowało 169 tysięcy mężczyzn i nie zgadnijcie ile kobiet. Prawie tyle samo, 161 tysięcy. Tak więc ten trend wzrostowy, on w tej chwili ulega pewnemu przyhamowaniu, ale cały czas widać to w statystykach. I to, co Agnieszka już powiedziała, co państwo mówiliście, no rak płuca jest największym zabójcą, wyprzedził, jeżeli chodzi o liczbę zgonów raka piersi i jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ogólną populację, jak również populację mężczyzn i kobiet. Jakie możliwości są poprawy? Przede wszystkim to profilaktyka pierwotna. W przypadku raka płuca to jest dosyć proste, bo mamy zdefiniowany czynnik etiologiczny. 90 parę procent zachorowań to są palacze tytoniu. Tak więc profilaktyka pierwotna jest prosta. Walczyć z nałogiem palenia tytoniu. Ustawy mamy dobrą. Można to jeszcze troszeczkę poprawić. Profilaktyka wtórna. W przypadku raka piersi to już od lat stosowana jest mammografia w określonych populacjach. Do niedawna w przypadku raka płuca takiej metody nie było. Teraz już wiemy, że niskodawkowa tomografia komputerowa dedykowana określonym populacjom jest taką metodą. Redukuje ryzyko zgonu o 20, a w niektórych badaniach nawet 30 czy więcej procent. Tak więc profilaktyka, tak, program taki ruszył pilotażowo, na pewno powinien być
rozszerzony. No i trzeci element, czyli nasza cała działalność lekarska. Czyli jeżeli chory ma już objawy, to powinien bardzo szybko trafić do specjalisty. Bardzo szybko powinien mieć zrobioną diagnostykę obrazową, czyli dostęp do diagnostyki obrazowej, czyli głównie tomografii komputerowej. Bardzo szybko powinien mieć zrobioną diagnostykę patomorfologiczną, a patomorfologów jest bardzo mało. Bardzo szybko diagnostykę molekularną, bo o tym pewnie będziemy mówili, bo tak jak Kasia Pogoda powiedziała, że dawno, dawno temu w raku piersi oni uzyskiwali przeżycia w stadium rozsiewu 2 lata, to my, proszę Państwa, dawno, dawno temu w raku płuca uzyskiwaliśmy 4, 6, może 8 miesięcy. Rak piersi i rak płuca to były dwa inne światy, a teraz co najmniej się zrównały. O raku płuca w stadium rozsiewu mówimy jak o chorobie przewlekłej. Dlaczego tak się stało? Bo to są leki innowacyjne, ukierunkowane molekularnie, czyli diagnostyka zaawansowana na określoną aberrację molekularną, jak również lek immunokompetentny. No i oczywiście sprawa dostępności do nowych metod leczenia, obserwacji i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy do dyskusji. Dziękuję. Czyli rozumiem, jeżeli mówimy o dostępności do nowych terapii, to wtedy to teraz jest miejsce na te trzy kropki i prośba do pana ministra, żeby przybliżył nam plany resortu zdrowia, jeżeli chodzi o udostępnianie nowych terapii w leczeniu raka piersi i raka płuca w tym roku, który się właśnie zaczął. I też bym poprosił ewentualnie potem dwa słowa, panie ministrze, o to, o tworzenie unitów tak zwanych, czyli ośrodków leczenia, diagnostyki leczenia. Na jakim etapie jesteśmy i na co mogą liczyć chorzy w tych dwóch nowotworach. Ale na pewno zacznijmy od refundacji, bo temat jest znacznie bliższy, panie ministrze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście temat jest bliższy, bo za refundację odpowiadam. Tworzenie organizacyjne unitów do teraz jeszcze minister Gadomski w naszym zespole odpowiadał, także zobaczymy, jak będzie dalej. No ale jeśli chodzi o piersi, tak jak Państwo mówili, to faktycznie chyba 2 lata temu byliśmy zachwyceni, że właściwie doszliśmy prawie do standardu europejskiego i, no, i było świetnie, ale pamiętam tą konferencję prasową, jak dołączyliśmy te 3 nowe leki do wskazania i już było, onkolodzy byli zachwyceni, że jest wszystko, no, czas idzie i właściwie bardzo szybko nowe produkty dołączają. No i widzimy to, co pani profesor powiedziała właśnie, że ubiegły rok jest bardzo nowoczesny. 3 super nowoczesne terapie zostały zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków. Wcześniej niektóre z nich były rok wcześniej zarejestrowane przez FDA. No i pewnie agencja, tworząc kolejną listę technologii innowacyjnych, będzie miała pewnie duży problem, co tutaj uwzględnić, bo mamy 3 terapie w 3 różnych wskazaniach. No i wiemy, że to są istotne leki, No ale tutaj jeszcze na pewno w normalnym wskazaniu jeszcze o tym nie możemy mówić, bo czekamy na ewentualne ogłoszenie tych leków na liście leków innowacyjnych finansowanych z Funduszu Medycznego. A na dzień dzisiejszy to, co mamy, to oczekujemy na raku dwa dodatki raka piersi. Są 3 terapie, które są złożone. Z tego dnia już po zakończonym całym procesie negocjacyjnym i opiniodawczym przez Agencję Technologii Medycznych zostało przyjęte oraz został zakończony proces Komisji Ekonomicznej i jest na moim etapie przed wydaniem decyzji. To jest leczenie pooperacyjne raka piersi oraz leczenie pooperacyjne neratinibem i to oczekuję oraz jest trastuzumab
połączeniu z pertuzumabem nowy produkt, ale to są leki, które już są finansowane i to połączenie już jest finansowane ze środków publicznych, także pod kątem klinicznym niewiele zmienia. I on jest w trakcie już po ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i oczekuje na etap negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Jeśli chodzi o te leki, no to z tych trzech leków, które będzie najbardziej zaawansowany, jest trastuzumab, ponieważ on otrzymał pozytywną decyzję ministra i aktualnie trwają uzgodnienia programu lekowego ze wszystkimi uczestnikami rynku i planowane wydanie decyzji jest na marzec i to jest też jedno z istotniejszych wskazań, ponieważ dotyczy bardzo dużej populacji, jest to jedno z istotniejszych wskazań populacyjnych w tym zakresie, także na to czekamy. Jeśli chodzi o wiemy na piersi, to mamy tutaj dwa wskazania a więc tutaj mamy Kitrej, oczekuje na negocjacje z trakcie i talazoparibum również oczekuje na negocjacje i to są wybrane podgrupy pacjentów 1-1-2, a drugi jest pacjentem czy CHA, że to są bardzo szczególne populacje. No i mamy jeszcze, i tutaj na razie nic nie możemy mówić, co dalej, jeśli chodzi o podwójnie ujemne piersi, to aktualnie mamy cały czas, to już z półtora roku, projekt produkt zawieszony w ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych. Jeszcze firma nie odbiliśmy tego postępowania, co mamy w tym zadaniu w piersi. Jak pani profesor wspomniała, też z tego pod koniec listopada ubiegłego roku zarejestrował się pewnie protelni dokładnie w tym wskazaniu, także tutaj już widać pierwsze wnioski, być może w tym roku będą, bo to jest jedyna grupa pacjentek do tej pory nie zaopiekowana. No oczywiście cały czas jeszcze ten program lekowy, który został w ubiegłym roku bardzo mocno zmieniony, się jakby rozszerza i pacjenci są lepiej leczeni zgodnie z tymi nowymi kwalifikacjami, nowymi kwalifikacjami programu. No i oczywiście, co jest bardzo istotne, mamy bardzo dużą ilość pacjentek leczonych zgodnie z terapią Opleiba, czyli kwasem zamglonowym, alkoholem na pauzie, także mamy około 15 tysięcy pacjentek, no i to wskazanie też było bardzo istotne klinicznie i wydłuża przeżycie, także z tego się również cieszymy. No, także to są główne elementy w tym zakresie. Jeśli chodzi o raka płuca, to tutaj właściwie czekamy na cały czas na wykorzystanie tych decyzji, które zostały podjęte w ubiegłym roku i widzimy olbrzymi wzrost ilości leczonych pacjentów po tych nowych wskazaniach i na razie nie mamy na pewno, że w tym zakresie nic nie będzie. Tutaj są. Także nie ma
żadnych zmian w najbliższym czasie nie będzie. W jakimś roku płuca oczywiście. No, pan profesor bardzo mocno zwrócił uwagę na pani profesor w zakresie apetycji, że jeśli w zakresie leków jest coraz lepiej, to chyba jednak brakuje jeszcze tej organizacji skuteczności i szybkości podejmowania decyzji, w szczególności w tym okresie najważniejszym, czyli podjęcia decyzji terapeutycznej i rozpoczęcia leczenia usuwania, jaki typ nowotworu, jakie leczenie jest najlepsze dla pacjenta. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Było trudno słychać, ale myślę, że wyłapaliśmy najlepsze, najważniejsze, no. najważniejsze momenty. Szanowni państwo, to teraz może jeszcze raz wrócimy do punktu widzenia organizacji pacjenckich. Jest z nami pani prezes Elżbieta Kozik. Szanowna pani prezes, państwo jesteście Amazonki Ruch Społeczny, państwo jesteście organizatorem kampanii Hamuj Raka, Daj Szansę Płucom, wspieranej między innymi przez pana profesora Kowalskiego i niedawno zainaugurowana została kolejna edycja tej kampanii. Działacie na rzecz profilaktyki pierwotnej, prawda? Czyli zmniejszenia. Działamy oczywiście na rzecz pacjentów również, nie tylko profilaktyki. Profilaktyka, od profilaktyki zaczynamy, ale chciałam zacząć od czegoś innego. Chciałam zacząć od przejścia od ogółu do szczegółu. I otóż mam nowe, najświeższe, można powiedzieć, dane statystyczne, które pochodzą z 2019 roku, bo nie ma późniejszych. I w 2019 roku na raka płuca zachorowało 8469 kobiet. Z tego zmarło 8206, czyli przeżyło 260 kobiet. Czy możemy mówić już o sukcesach w dziedzinie leczenia raka płuca? Owszem, jest duży postęp, dużo się ukazało i dostępne zostały leki innowacyjne, ale czy dany potencjał, dana możliwość jest przez nas dobrze wykorzystana? Czy rzeczywiście nie można poszukać szybszego dostępu do leczenia chorych na raka płuca? Zapytał pan, co organizacja pacjencka może zrobić. Otóż co może zrobić tak naprawdę w tak trudnej sytuacji, bo dla mnie to jest, uważam, dramatyczna sytuacja. Trzeba walczyć. Jak walczyć? Może nie walczyć, a może po prostu informować, może dawać wiedzę. I otóż tak naprawdę myślałyśmy o tym już od roku, a od pół roku pracujemy. Chcemy w tym roku wprowadzić tak zwane centrum kryzysowe dla pacjentów onkologicznych. Nie tylko pacjentów z rakiem płuca, dla każdego nowotworu oddzielnie, po prostu taką ścieżkę, w której będziemy towarzyszyć, można powiedzieć, koordynować, bo tak naprawdę w leczeniu każdego nowotworu powinien być koordynator. Po to, żeby prowadzić chorego od początku do końca. Tego nie ma. W niektórych szpitalach i w niektórych rakach, rodzajach raka zdarza się, ale nie jest to nagminne. W związku z tym, jak pomóc pacjentowi, bo wiadomo, że jeżeli zaczyna być ktoś chory, zdiagnozowany, to oczywiście ginie w tym systemie. Nie wie, jak się poruszać, do kogo się zwrócić. I ta nasza... to nasze centrum kryzysowe ma za zadanie, ma na celu jakby przeprowadzić chorego przez całą ścieżkę do rehabilitacji czy paliatywnego leczenia przez proces choroby. Oczywiście zaczniemy, przepraszam, zawsze mi ten głos ucieka. Na pewno zaczniemy od edukacji. W tym, że naszym centrum przewidujemy właśnie za początek edukacja, budzenie świadomości, można powiedzieć, społecznej, bo zanim jestem pacjentem, to jestem po prostu zdrowym człowiekiem i nie zakładam, że zachoruję. Ale
już jak zaczynam czuć jakieś niebezpieczeństwo, jakieś objawy, gdzie się zgłosić, do kogo, gdzie pójść. Będą adresy szpitali, będą adresy ośrodków, będzie po prostu całe kompendium informacji, żeby w jakimś momencie, każdym etapie, na jakim się zajmuje chory człowiek, mógł wejść do naszego systemu i co ma zrobić, jak ma rozmawiać z lekarzem, czego ma się dopominać, jak ma dalej postępować. Mam nadzieję, że to nasze centrum pobudzi nie tylko jakby świadomość społeczną, ale pobudzi tak na system cały do, że tak powiem, bliższemu zaangażowaniu. Otóż dlaczego mówię, że zaczniemy od profilaktyki? Tu pan profesor powiedział, tomografia jest, prawda, niskodawkowa, dla dużą szansą dla chorych na raka płuca. Ona jest na razie, można powiedzieć, że w niewielkim zakresie dostępna. Ale co się okazuje, że ona jest na tyle, ile ona jest dostępna, bardzo mało ludzi się zgłasza. W ogóle niewykorzystane szanse. Rozumiecie państwo, ktoś łoży pieniądze, są szanse, można i ludzie nie korzystają. Dlaczego nie korzystają? I oto jest pytanie, gdzie jest wina? Czy wina jest u, że tak powiem, pacjenta, czy lekarze? Lekarze nie informują, czy nie mają na przykład w jakiś sposób nie tyle informacji, a inspiracji. Czy nie mają jakiegoś hamulca, że nie dają zlecenia, prawda, na badania. A to tak naprawdę dla tej grupy, która się znajduje w ryzyku zachorowania na raka płuca, jest naprawdę wielką szansą. Wielką szansą na wyleczenie, nie tylko na przedłużenie życia. Dla mnie, ja jak tak naprawdę zobaczyłam ten wskaźnik, te 200 kobiet, które przeżywa, które zachorowuje na raka płuca, to jest dla mnie wynik naprawdę niemożliwe do zaakceptowania. Musimy coś zrobić. I to nasze centrum, mam nadzieję, że pobudzi naprawdę wiele ludzi i zaangażuje nie tylko chorych, ale ich bliskich, ich rodziny, które będą w jakiś sposób tworzyły lobbying na system, na rozwiązania. Bo to, że są ciągle nowe innowacyjne leki, że jest ta możliwość, ale co z tego, jeżeli diagnostyki nie ma? Bo po to, żeby dobrze leczyć, żeby była szansa na przeżycie, to musi być człowiek kompleksowo zdiagnozowany. I tak naprawdę każdy powinien być dobrze zdiagnozowany, bo wtedy jest tylko szansa na leczenie personalizowane, celowane i naprawdę nie marnujemy leków tych najnowszej generacji. Bo widzę, że się pan denerwuje i może nie chcę, żebym przerwała, ale ja nie chcę jeszcze przerwać. Bardzo, bo chciałem dopytać o jedną rzecz, bo pani prezes, bo państwo otworzy się to centrum, ale to jest działanie oddolne, a ja szukam odpowiedzi, co z punktu widzenia systemu można byłoby zrobić. Ja chcę system ten poruszyć właśnie. Otóż to właśnie tym oddolnym działaniem, bo jeżeli nic nie rusza tego systemu, to trzeba oddolnie działać, żeby poruszyć system. Rozumie pan moje rozumowanie? Jeżeli obudzimy jakąś świadomość społeczną, nie tylko chorych, ale wszystkich, bo wszyscy możemy być pacjentami. Nigdy nie wiadomo, kto zachoruje na raka, a w ogóle na inną chorobę. Znaczy z tego, co wiemy, to co drugi Europejczyk zachoruje na raka. Więc właśnie. Ostatnie dane są takie. Więc po prostu taki lobbying stworzyć, taką świadomość, taką walkę oddolną, że w końcu ten system zacznie działać. Wracam jeszcze do badań diagnostycznych. Uważam, że to jest wielkie ograniczenie i wielki hamulec, brak dobrej diagnostyki, brak kompleksowej diagnostyki. I o to musimy zdecydowanie walczyć, ale walczyć jak? W sumie trzeba zainteresować też lekarzy, szkolnictwo, prawda, studia, ale student musi, ten przyszły później patolog czy patomorfolog musi mieć, że tak powiem, chęć wejścia, prawda, tę wiedzę. Dlaczego nie ma? Dlaczego jest tak mało właśnie tych diagnostów?
To spytajmy pana profesora o to. Pan profesor reprezentuje najważniejszy szpital onkologiczny w Polsce, czyli Narodowy Instytut Onkologii. Wiele wątków w naszej dyskusji się pojawia. Sporo jest mowa o diagnostyce. Była mowa o diagnostyce, sporo mówiliśmy o leczeniu. Czy z punktu widzenia Instytutu, który już wkrótce, jak powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna, będzie krajowym ośrodkiem referencyjnym, dostrzega pan profesor możliwości zmian takich szybkich, bez wieloletniego pisania strategii, tylko takich tu i teraz, zmian dotyczących diagnostyki i wczesnego wykrywania tych dwóch najważniejszych chorób nowotworowych dotykających Polki? Najtrudniejsze pytania dostaję zawsze ja. No, po pierwsze, zmiany muszą nastąpić szybko albo w miarę szybko, bo jeżeli będziemy, tak jak pan powiedział, 2, 3, 4 lata nad tym się zastanawiali, to i tak nikt tego nie dogonimy. A ktoś użył tu słowa kilka razy rewolucja, jeżeli chodzi o generalnie onkologię, a czy raka piersi, czy raka płuca, w szczególności to jest naprawdę totalna rewolucja. No, żyjemy w światach takiej rewolucji, która praktycznie dotyczy również komputeryzacji, tej całej elektroniki, mediów. Czegoś takiego naprawdę nie było. I to jest wiele różnych elementów i wiele tych elementów wymaga również rozwiązań systemowych, wspólnych. Jest takie fajne pojęcie, co się nazywa opieka interdyscyplinarna albo wielodyscyplinarna. Ale żeby to zrealizować, to muszą być wdrożone określone rozwiązania, które nas będą ze sobą w jakikolwiek sposób powiązywały. Mówiliśmy tu wszyscy kilka razy, pan minister również wspomniał o tej niskodawkowej tomografii komputerowej. Tak, to jest fajna metoda, ale to nie jest jedyna metoda diagnostyki w badaniach przesiewowych, gdzie mamy bardzo niską zgłaszalność. W mammografii, w raku szyjki, macicy czy w kolonoskopii również jest taka sama niska zgłaszalność. Tylko że tu naprawdę możemy osiągnąć spektakularne wyniki. Trzeba coś naprawdę zrobić. Rozwiązania czasami są dosyć proste, nam się wydają. Być może trzeba usiąść się szybko zaimplementować. Ja uczestniczyłem niedawno w takim webinarium fajnym z lekarzami, nie powiem z kim, ale uczestniczyli wielcy tego świata, jeżeli chodzi o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I oni nie wiedzieli, że taki program istnieje. Nie widzieli. A lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają ten pierwszy kontakt, wiedzą, ten pali 100 papierosów, ten 1000, a ten tylko 50, ten ma 70 lat, a ten ma 20 i warto skierować albo powiedzieć mu na czymś takim. A jednocześnie dowiedziałem się w trakcie tego webinarium, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma kanały komunikacyjne bezpośrednie, gdzie codziennie wysyła im tak zwane super hiperniusy, które oni muszą w POZ-cie przeczytać, bo inaczej kontrakt będzie zmniejszony albo coś takiego. Prosty kanał informacyjny. Nie media, nie reklamy za miliony złotych, ale coś takiego wysyłać przez miesiąc, przez pół roku i informować lekarzy. Tak więc no, tu dużo jest takich elementów, o których można mówić godzinami. Powstały ośrodki doskonałości leczenia raka piersi. Już kilka lat trwają prace nad stworzeniem ośrodków doskonałości leczenia raka płuca. Czas, aby takie powstały. Pyta pan mnie o perspektywę Instytutu Narodowego. No, to jest pewna specyficzna perspektywa. My mamy kliniki narządowe. Pracuję w Klinice Nowotworów Płuca Klatki Piersiowej. My w zespole mamy chirurgów, czyli torakochirurgów. Mamy radioterapeutów, którzy stosują najnowsze techniki. Mamy onkologów klinicznych. Mamy cały budynek naukowy, gdzie robi się super, hiper zaawansowaną diagnostykę molekularną. Mamy patomorfologię. Ale ja doskonale też wiem, że tego typu ośrodków w Polsce, no nie chcę straszyć, na palcach jednej ręki policzyć albo mniej. Mówimy tu o diagnostyce. Proszę państwa, w przypadku płuca nie ma żadnego zarejestrowanego klasycznego cytostatyku w ciągu ostatnich 25 lat. Nie ma. Wszystko to, co się zmieniło, a te mediany przeżyć w stadium rozsiewu, pamiętajcie państwo, kiedyś rak płuca to był stygmat. Stygmat, rak płuca równa się praktycznie śmierć. W tej chwili chorzy żyją nie miesiącami, ale żyją latami. Ale żeby żyli tymi latami, to wymagają, tak jak powiedziałem, szybkiej, dobrej diagnostyki, w tym molekularnej. Patomorfolodzy, jak dostają wycinek, państwo pewnie tego nie wiecie, to jest malutki, drobny fragment. To jest milimetr na 1,5 milimetra, na 2 milimetry. Oni na to mówią tak zwany drobny materiał, a z tego trzeba kawałek odciąć, zrobić barwienia, badanie immunohistochemiczne, postawić rozpoznanie patomorfologiczne. I dopiero jak zużyją tego połowę albo 2/3,
to można dać na badania molekularne. Ale jeżeli te badania są nieodpowiednio wycenione, to co robi dyrektor? Wyślę tam, gdzie zrobią mu za 200 zł, potem kolejny kawałek tam, gdzie zrobią za 300 zł, a nie tam, gdzie zrobią mu za 4 albo 5 tysięcy wszystko od razu. I materiału na kolejne badania molekularne już nie będzie i nie będziemy mieli leczyć kogo, bo nie będziemy mieli odpowiedniej diagnostyki zrobionej. A naprawdę leki mamy świetne. Leki, które przyjmuje się doustnie. Wystarczy raz dziennie łyknąć jedną tabletkę. Tylko musimy to mieć. My w Instytucie oczywiście takie badania robimy. To się nazywa sekwencjonowanie głębokiej nowej generacji. My od razu szarżujemy i jedziemy po wszystkich genach, żeby zobaczyć, jakie są zaburzenia molekularne. I możemy kwalifikować. Ktoś powie, okej, bo w Instytucie, tak, mamy w Instytucie, mamy badania kliniczne, mamy dostęp do różnego rodzaju programów dostępu. To nie tylko dotyczy nowotworów płuca, ale innych klinik narządowych, ale tak powinno być. Myślę, że stworzenie tych kilku dobrych ośrodków doskonałości, gdzie ta diagnostyka naprawdę, to jest trudna diagnostyka molekularna, zaawansowała, umożliwiłaby weryfikację, a następnie kierowanie tych chorych do innych ośrodków, które mogłyby prowadzić leczenie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. To nie jest tak łatwo, prosto się na to nie da odpowiedzieć. Ja wiem. Ale zmienia się. Ja wiem, gdyby to były proste, to nie pytałbym osoby z tytułem profesorskim, panie profesorze. No akurat ale bycie profesorem to nie, myślę, tylko, że... to nie tylko przyjemność, to również obowiązki. I spytam o jeszcze jedną rzecz, panie profesorze, bo mówimy o wczesnej diagnostyce, która pozwoliłaby nam ewentualnie wykrywać nowotwór na wcześniejszym etapie rozwoju. Czy nasze możliwości leczenia dzisiaj, zarówno jeżeli chodzi o standardy kliniczne, jak i o dostęp do leczenia finansowane w Polsce, są porównywalne, jeżeli chodzi o pierwszą linię leczenia, czy o leczenie jakby na wcześniejszym etapie rozwoju choroby, jak i leczenie na późniejszych etapach? Czy tu jest coś do zrobienia, do poprawy? Wypowiedź pana ministra, tak jak wszyscy chyba źle słyszeliśmy, ale niestety boję się, że 3 albo 4 razy usłyszałem słowo nie. W przypadku raka płuca mam nadzieję, że źle usłyszałem i mam nadzieję, że nie oznacza nie dla nowych leków. Dlatego, że no, to nowe leki zmieniają percepcję naszych chorych. To nie dlatego, że my onkolodzy chcemy sobie poleczyć. To dlatego, że ci chorzy będą żyli. Wszyscy tu panie powiedzcie, ci chorzy żyją, pracują, funkcjonują, nie siedzą na zwolnieniu albo nie leżą w hospicjach. Tak, taki jest zawsze system, że stosuje się leki innowacyjne najpierw w fazach bardzo zaawansowanych, a potem one są implementowane do niskich stopni zaawansowania. Proszę państwa, nawet jak chory ma raka niedrobnokomórkowego płuca, w niskim stopniu zaawansowania jest zoperowany, w pierwszym, to jednak ryzyko nawrotu u niego wynosi prawie 10-20%, a drugi stopień to już nawet 30%, czyli bardzo dużo. Natomiast te leki nowe, identyfikacja tych szlaków molekularnych umożliwia jest takie badanie słynne, mogę powiedzieć, ad aura, które mówi nam, że jak mamy chorego zoperowanego radykalnie z rakiem gruczołowym, mało tych chorych będzie, a jeszcze mniej, bo ma dodatkowo tak zwaną mutację aktywującą w genie EGFR, to zastosowanie, tu nie wymienię preparatu, jednego z najnowszych leków blokujących ten szlak redukuje ryzyko wznowy o 90%. Proszę państwa, takich różnic w redukcjach ryzyka, jakie my teraz osiągamy w płucu, świat nie widział. Nawet hemato-onkolodzy, którzy byli zawsze z przodu. Tak więc jest rzeczą normalną i naturalną, że te wszystkie leki, które były dotąd stosowane w chorobie zaawansowanej, przechodzą pewien proces i stają się lekami, które są elementem leczenia radykalnego. Radykalnego, czyli doprowadzającego do trwałego wyleczenia z choroby nowotworowej. Kiedyś rak płuca i wyleczenie trwałe to była prawie że bajka. Teraz mówimy, jak będziemy mieli leki, o wysokim standardzie. Czy jednym słowem trzeba jak najszybciej wykryć i jak najszybciej zacząć leczyć tymi lekami, które już są refundowane. Mieć czym leczyć. Właśnie, które są refundowane. Mieć czym leczyć. Tak. Oj. Nierefinansowane. Nie są refundowane jeszcze. Ale na przykład są refundowane w późniejszym stadium rozwoju, a trzeba byłoby je leczyć od początku, wtedy skuteczność czyli jest dużo rozbudowywać lepszy. Program lekowy. Tak, zmieniać ograniczenia. To teraz wrócę może do pani Anny Kupieckiej. Pani prezes,
takie pytanie, które mi się nasunęło, kiedy mówiła pani prezes Ela Kozik dotyczące możliwości wpływu organizacji pacjenckich na ten proces, który się toczy z jednej strony, a z drugiej strony na poprawę tego poziomu wiedzy, o której też mówił pan profesor. Poziomu wiedzy nie tylko pacjentów, ale chociażby lekarzy POZ-u. W moim poczuciu... Czy to mówi? W moim poczuciu organizacje pacjenckie w onkologii, takie jak są w tej chwili, oraz rozwój i powstające nowe organizacje pacjenckie mają już od kilku lat gigantyczny wpływ na kształt polskiej onkologii, a w przyszłości będą miały jeszcze większy. Większość z tych organizacji to są te, które powstały na bazie doświadczeń własnych, tak jak moja, Eli, i inne. Stąd u nas pasja i zapał do tego, aby wspierać innych pacjentów i aby wpływać również na kształt tej opieki na różnych poziomach, czy to właśnie na poziomie edukacji samych zdrowej części społeczeństwa o roli wczesnego wykrycia, potem lekarzy POZ-u, innych specjalistów, bo są tutaj ginekolodzy, inni lekarze, poprzez kontakty ze środowiskiem onkologicznym. Doskonale znamy wielu lekarzy i współpracujemy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce, doszedłszy poprzez również Rzecznika Praw Pacjenta, z którym jesteśmy w składzie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Bierzemy udział w różnego rodzaju analizach, konsultacjach rozwiązań systemowych, ustawodawstwa, jak też różnych innych działań, bo to szereg można by omawiać długo. No i zakończywszy wreszcie gdzieś na tym szczycie, czyli na decydentach, tam gdzie jest właśnie ta magiczna różdżka, która w pewnym momencie decyduje tak albo decyduje nie. Nie jest to magiczna różdżka i nie może być magiczną różdżką i to nie mogą być magiczne, nie wiadomo z jakich podstaw płynące rozwiązania, tylko muszą to być rozwiązania oparte na głębokiej analizie i na wytycznych, które dla ułatwienia płyną do nas ze świata. Prawda? Są wytyczne, są rejestracje, są wskazania. Najgorzej u nas jest wypracowanie mechanizmu chociażby wczesnego dostępu, co w założeniach miał nam sprawić fundusz medyczny. Ten mechanizm, jak widzimy, a zwłaszcza dla onkologii, szczególnie nie działa, bo funkcjonuje od dłuższego czasu. Natomiast w onkologii nic tutaj nie zyskaliśmy. No dłuższego decyzją prezydenta dawno rok. Rok to jest szmat czasu. Wiemy, ilu pacjentów zdążyło umrzeć przez rok. Możemy to obliczyć. Każdy rok kosztuje nas kilkaset lub tysiące osób. Dlatego też myślę, że potężna rola w nas, organizacjach pacjenckich, ale ona też płynie z takiego poczucia odpowiedzialności. Bo znając problemy pacjentów, oni są u nas na co dzień, my mamy takie poczucie odpowiedzialności, bo to nie system za nas nic zrobi w wielu rzeczach, to nie lekarze za nas nic zrobią, oni za nas nic nie zrobią, jeśli my nie podniesiemy się z krzesła, nie pójdziemy do POZ-u, do jakiegokolwiek lekarza, do poradni chorób sutka czy chorób płuc i nie zaczniemy stukać i pukać i nie poddamy się, jeśli napotykamy pierwszy opór, bo dużą, myślę, w poprawie jakości leczenia w Polsce, wyników leczenia, gigantyczny wpływ ma społeczeństwo, żeby nie poddawało się i z determinacją brnęło do tego. Ta ścieżka często jest za długa, zwłaszcza w raku płuca. Pacjent błądzi, to państwo wiedzą, w raku piersi również, ale jednakże nawet jeśli ma błądzić, powinien starać się dotrzeć do dobrego ośrodka, finalnie do Breast Cancer Unitu czy Lung Cancer Unitu. Ewentualnie do Narodowego Instytutu Onkologii, który leczy najlepiej w Polsce. Wszystkich nie ogarnie Narodowy. Ale wszystkich nie ogarnie, tak, wszystkich nie ogarnie. Jeszcze chciałem rozwinąć ten wątek i pytanie do pani doktor Katarzyny Pogody. Pani doktor, bo pani zajmuje się tymi nowymi terapiami, które się pojawiają, śledzi pani te postępy nauki. Czy jest łatwe wyłapać z tych wszystkich nowości, nowych wprowadzeń, nowych rejestracji te terapie rzeczywiście przełomowe i te, które zasługują na taką szybszą ścieżkę refundacji, na przykład przez fundusz medyczny, gdyby fundusz medyczny zaczął wreszcie dynamicznie działać?
Ja myślę, że mamy takie narzędzia, bo rzeczywiście te nowe leki, jeżeli pojawiają się publikacje, to są duże, międzynarodowe, randomizowane badania kliniczne i trzeba po prostu na to spojrzeć z pewnym dystansem, czy dana terapia rzeczywiście jest skuteczna dla pacjenta, czyli wydłuża czas przeżycia, medianę, zmniejsza ryzyko nawrotu, jeżeli mówimy o chorobie wczesnej albo w chorobie przerzutowej, czy wydłuża czas do progresji choroby, a poza tym jakie są toksyczności tej terapii i co w ogóle pacjenci mówią o tym leczeniu. Bo co z tego, że mielibyśmy genialny lek, który naprawdę by powodował, że ten pacjent cały czas by spędzał swoje życie w łóżku. Więc tutaj tak naprawdę za tym postępem idzie nie tylko skuteczność, ale często również poprawa jakości życia chorych. I o tej jakości życia mam wrażenie, że troszkę w Polsce mało mówimy, a to jest taki drugi bardzo ważny element. Więc kongresy rzeczywiście, tych doniesień naukowych, proszę Państwa, to są tysiące i naprawdę czasami nawet no nie jesteśmy w stanie każdego doniesienia przeczytać, nie ma opcji. Natomiast te najważniejsze doniesienia jak najbardziej tak, one są prezentowane często na takich sesjach prezydenckich i to jest dla nas wielkie wydarzenie. Później wracamy do kliniki rano i rozmawiamy o tym no, z wielkim przejęciem, że czekamy tak naprawdę właśnie na te nowe terapie. Więc ta rewolucja jest na pewien czas. To nie jest tak, że każdego dnia o niej słyszymy, ale rzeczywiście co kongres wydaje się, że są nowe terapie potwierdzane w kolejnych badaniach, czyli to nie jest tylko jedno doniesienie, ale kilka konkretnych, że rzeczywiście ten lek w konkretnych sytuacjach się sprawdza. To są nie tylko nowe cząsteczki, ale i nowe wskazania już istniejących terapii. Dokładnie tak, jak pan profesor dzisiaj opowiadał. Właśnie to jest to w tej onkologii, że najpierw w leczeniu choroby bardzo zaawansowanej widzimy skuteczność danej terapii, a później ten lek przesuwa się na leczenie wczesnej choroby, że zmniejszyć ryzyko nawrotu. I to są dla nas niesamowite historie, że my znamy ten lek, ale właśnie chcemy stosować go nawet wcześniej, bo wiemy, jak bardzo jest skuteczny. Czyli właściwie onkolodzy powinni raz na jakiś czas sugerować ministrowi zdrowia, mówiąc te priorytety w tym obszarze, tak? Ten lek jest najbardziej potrzebny i najbardziej daje największą wartość dodaną, tak? I to byłoby wykonalne z Państwa punktu widzenia. Jak najbardziej tak. Ja myślę, że takie nawet forum nie tylko kilku osób, tak, ale właśnie takiego środowiska naszego onkologicznego, bo my po prostu podążamy. Nie da się jakby uprawiać zawodu onkologa, nie sprawdzając, co się dzieje, tak, na bieżąco. Więc tutaj ten nasz głos na pewno też jest bardzo ważny. Bardzo dziękuję. Ostatnie słowo chciałbym może przewrotnie do pana profesora skierować. Chyba, że pan sceduje na którąś z pań doktor, bo chodzi mi o takie stwierdzenia, które były pod adresem lekarzy formułowane w naszym panelu, że istotna jest taka komunikacja w stosunku do pacjenta. Szanowni państwo, czy pacjent pytający, wymagający, oczytany w najnowszych doniesieniach, jak przychodzi do gabinetu, to jest lepiej z nim współpracować, czy trudniej? No to chyba wszyscy jednym głosem odpowiemy, że zdecydowanie tak, bo taki pacjent odczytany będzie wiedział również o działaniach niepożądanych i w przypadku ich wystąpienia bardzo szybko zareaguje, chociażby udając się albo dzwonić do swojego lekarza, aby no, uniknąć jakichś takich powikłań, które będą dużo bardziej nasilone. Ale o tym Agnieszka już powiedziała, no proszę państwa, chorych jest bardzo dużo, a nas jest bardzo mało. Ja to już kiedyś powiedziałem na jakiejś konferencji. Ja naprawdę bardzo chciałbym pracować w warunkach, powiedzmy sobie, takich jak w Norwegii. Mój kolega niedawno był, się spotkaliśmy i opowiadał mi. I mieć 5-10 chorych dziennie. Maksymalnie. Moja koleżanka została wezwana na dywanik, bo przyjęła 6 chorego, miała przyjąć 5. A to oznacza, że tamtym 5 poświęciła za mało czasu. Jednego było nadmiar. Bardzo chciałbym, żebyśmy pracowali w takich komfortowych warunkach, w świetnych ośrodkach, wyposażonych, sklimatyzowanych, dostępnych, przyjaznych dla pacjenta. Żyjemy, w jakich żyjemy. I musimy dostosować nasze możliwości i życzenia, żądania naszych pacjentów. Wierzcie państwo, staramy się robić wszystko. Mamy nadzieję, że większość nam wychodzi. Jak już trzymam ten mikrofon, to od razu podziękuję raz jeszcze za zaproszenie i paniom dziękuję i panom, którzy uczestniczą w organizacjach pacjentów, bo Polska Grupa Raka Płuca, której jestem prezesem, ma okazję współpracować z wieloma organizacjami i naprawdę wierzcie mi państwo, że dzięki tym organizacjom wiele udało się, użyję tu słowa, którego nie cierpię, załatwić. Bardzo dziękuję. Jak pan zaczął mówić o marzeniach, to już się obawiałem, że to jakieś będą bardzo abstrakcyjne rzeczy, a to są bardzo proste. Prawda? Trzeba się starać, trzeba
przekazywać informacje i po prostu skutecznie leczyć. A narzędzia się z roku na rok pojawiają coraz to nowe, tylko należy trochę tam nacisnąć na decydentów, żeby je szybciej udostępniali pacjentom. Czy dobrze to podsumowałem, czy o czymś zapomniałem? Chyba dobrze, prawda? Bardzo dziękujemy. To ja w takim razie bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w panelu. Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy nas wysłuchiwali w tej pięknej zamkowej sali i wszystkim osobom, które łączyły się z nami online. Bardzo dziękuję. Zapraszam na przerwę.